Hej, hej, hej! Przed Wami młodość i wyznanie nastolatków autorstwa pani Lin Skaber, oczywiście wydawnictwa Wielka Litera. Piękna, sztywna okładeczka i premierę ta książeczka miała 18 maja 2022 roku. Jest po prostu magiczna. Słuchajcie, powiem Wam, że chyba najgorzej na świecie naprawdę mają nastolatkowie. Małe dzieci się słucha, by ich czegoś nauczyć. Starszych ludzi się słucha, gdyż z racji wieku tak po prostu wypada. Ale nastoletnie osoby zazwyczaj traktowane są przedmiotowo. Wiecie, niby wysłuchamy tego, co mają do powiedzenia, jednak w pewnym momencie dochodzi do takiej wymiany zdań. Ty nic nie wiesz. Nie, to ty niczego nie rozumiesz. No i zazwyczaj na tym się kończy. Wiecie, obie strony są obrażone na cały świat, a problem jaki był, tak jest. Idealnym przykładem jest właśnie ta książka. Autorka zebrała tu wypowiedzi różnych nastolatków, którzy mieli coś do powiedzenia, a uwierzcie mi, że mieli całkiem sporo. Wypowiadali się na przeróżne tematy. Poruszali temat śmierci i tego, w jaki sposób zabiera im najbliższych. No, to była tutaj prawdziwa burza mózgów i potwierdzam, że połowę z tych historii przerobiłam sama. Dla nich dziwne było to, że dziewczyny na przykład za młodu są grube i brzydkie, że potrafiły się później zamienić w piękne i szczupłe. I jak to się w ogóle stało? Czemu rodzice ich bili i karali za własne niepowiedzenia, niedopowiedzenia, niepowodzenia? Ja to jestem wielka, jak mam jakieś słowo powiedzieć, to normalnie chwilami nie myślę. Ale ta książka jest naprawdę świetna. Oni w ogóle nawet zadawali takie pytanie, dlaczego ich rodzice piją, skoro w domu na przykład brakuje pieniędzy na jedzenie? Dlaczego ojcowie, chociaż powinni być silni i twardzi, potrafili być tacy, wiecie, grzeczni i na przykład gotować domowe obiadki. Tutaj taki chłopak nie może w ogóle sobie wyobrazić, dlaczego jego tata takie rzeczy robi, bo dla niego to jest tutaj ogromny wstyd. Jak ma się pokazać w jakimś towarzystwie i powiedzieć, że jego tata na przykład robi najlepszą zupę na świecie, czy najlepsze danie? Wiecie, dla nich to był tutaj wstyd. Oni w ogóle, nie wiem, no, opowiadali nawet o pierwszej miłości i o podrywie, który był tutaj dosyć bezpośredni. Nazywali nawet rzeczy po imieniu, bez względu na to, czego dotyczyły. Chłopcy nie rozumieli zachowań dziewcząt, które na przykład w jednym towarzystwie były radosne i swobodne, a w innym spinały się totalnie jak kołek. Mogłabym tu opowiadać Wam w nieskończoność. Powiem Wam, że dla dorosłych są to na przykład głupoty niewarte poświęconego czasu, ale dla nich prawdziwe dramaty. Rodzice bowiem zapominają, że tak jak małemu dziecku trzeba poświęcić czas i uwagę, tak i nastolatkowi, gdyż on przecież też kiedyś był dzieckiem i też miał swoje racje. Mówi się, wiecie, że dorośniesz, to zmądrzejesz, ale jeżeli go nie nakierujemy, nie wysłuchamy i nie wytłumaczymy tego, o co pyta, no to skąd będzie o tym wiedział? Nie musi powielać błędów dorosłych. Obrazy w ogóle z tej książki doskonale oddają emocje i nastroje. Wiecie, w tej książce każdy może dostrzec coś innego, dlatego ja bardzo mocno Wam ją polecam. Do usłyszenia. Ciao, ciao.